Hej, jakiś czas temu do Sephory weszła nowa linia produktów i są to produkty dostępne tuż przy kasach i są to miniaturki, są takie urocze, malusieńkie produkty. Ta linia nazywa się Beauty to Go i ja ostatnio dostałam, właściwie ostatnio, no przedwczoraj, dostałam taką maluteńką paczkę właśnie z Beauty to Go. To jest pudełko w formie walizki, ogólnie opakowanie jest przeurocze, tak samo zresztą jak miniaturki, bo chyba wszystkie lubimy miniaturki normalnych produktów. I pomyślałam, że fajną odskocznią od innych tradycyjnych filmików na moim kanale będzie taki typowy haul, kiedy pokażę Wam po prostu wszystko, co się w tej paczce znajduje, jakie miniatury dostałam od Sephory. I zdradzę Wam też na początku, że w drugiej części filmiku mam dla Was bardzo fajny konkurs, w którym do wygrania będzie makijaż spod mojego pędzla. Także co, przechodzimy do filmu. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, ale też ogólnie w dłoń, zaraz po otwarciu paczki, to jest pocztówka, którą dostałam od zespołu Sephory Polska, w której informują mnie, że to są hity z oferty Beauty to Go, czyli też produkty, które są chyba najczęściej kupowane. Tak mogę wywnioskować z tego. No i zobaczmy, co tu się wśród skrywa. I na samej górze mamy trzy maseczki z marki Sephora. I są to maseczki w płachcie, oprócz chyba tych do dłoni, bo te, podejrzewam, to są po prostu rękawiczki. I tak jak właśnie jest napisane, to jest arganowa maska do dłoni, jest awokado maseczka do twarzy oraz z granatu maseczka pod oczy. I to są wszystkie właśnie takie w materiale, w płachcie. Jak ktoś śledzi kanały urodowe na YouTubie albo blogi, to na pewno już zauważył, że takie maseczki w płachcie ostatnio po prostu biją rekordy popularności i swoistym faux pas jest nieużywanie takich maseczek, także z chęcią nadrobię stracony czas i zobaczę, jak takie maseczki sprawdzą się u mnie, zwłaszcza jestem ciekawa tej do dłoni, bo ja ostatnio miałam znowu problemy z moim AZS na dłoniach, także mam nadzieję, że ono trochę je zregeneruje. Dalej pozostajemy w temacie regeneracji, tym razem padło na stopy i tutaj są też dwie maseczki do stóp i to są z tego, co czytałam na opakowaniu, to są te maseczki, które nakładamy na stopy i stopy się regenerują i złuszczają się do nowej skóry niemowlęcej przez następne kilka dni. Bardzo zawsze byłam ciekawa takich maseczek, zawsze wszyscy tylko o nich na YouTubie gadali. Ja nigdy na nich swoich rąk nie położyłam, to teraz w końcu mam. Mało tego, mam dwie, bo mam taką damską wersję i męską wersję. Wydaje mi się, że one się różnią jedynie opakowaniem i rozmiarem. Bo tutaj z tego opakowania napisane jest, że ta męska to jest rozmiar 40-45, a damska 35-39. Także podejrzewam, że tylko tym się różnią. No ciekawe, może namówię męża na zabieg regeneracji stóp. To jest akurat taki bardzo na czasie temat, no bo wiadomo, mamy wiosnę, trzeba będzie zaraz sandały zakładać, wypadałoby, żeby te stopy jakoś wyglądały. I o ile te maseczki jakoś do miniatur specjalnie nie należą, no bo to są normalne produkty, tylko są takie bardzo przyjazne do podróży, bo zajmują mało miejsca, no i nic nam nie chlupie w opakowaniu, wiecie, w walizce, to tu już następne produkty, które Wam pokażę, są takimi typowymi miniaturkami. I zaczynamy od Coresa. I to jest zestaw kremu do twarzy, do suchej i normalnej skóry. O, super, coś dla mnie. I to jest emulsja do zmywania makijażu, która zmywa makijaż, oczyszcza cerę i dodatkowo ją tonizuje. Prawda mówiąc, ja nigdy pielęgnacji Coresa nie używałam, nawet kiedy pracowałam w Sephorze, o dziwo. Także z chęcią coś takiego przetestuję, bo otwierałam już sobie opakowania i to przepięknie pachnie takim bardzo delikatnym zapachem mlecznym. To nie jest taki duszący, nieprzyjemny zapach, przynajmniej dla mnie. No i właśnie jest to malutka pojemność. Tutaj mamy dwa opakowania po 16 ml, także idealna pojemność do podróży, czy też samochodem, czy po prostu samolotem. A tam wiadomo, że te pojemności są bardzo restrykcyjne. No i też takie miniaturki to jest bardzo fajna okazja, właśnie jak w moim przypadku i tego Coresa, do wypróbowania nowych rzeczy po niższej cenie i też o mniejszej pojemności, bo wiadomo, jak używamy czegoś nowego, to nie wiemy, czy nam się to spodoba, czy nie, a gdyby się nam nie spodobało, to by się miało mniejsze wyrzuty sumienia. Ale potem nawet jak pachnie, to już mam ochotę tego używać. Zespół Sephory zapakował mi tutaj też miniaturkę maskary z Too Faced Better Than Sex Mascara. I ja wiem, że ona jest absolutnym bestsellerem, że bardzo dużo osób ją lubi, ale wiem też, że bardzo dużo osób jej nienawidzi. Także to jest takie albo się kocha, albo się nienawidzi. Wiecie, że ja jej jeszcze nie używałam nigdy, nie miałam jej ani razu na rzęsach. Także znowu jest to dla mnie idealny produkt do przetestowania. A może właśnie zrobimy test tej maskary? Jeśli chcecie zobaczyć ten tusz na moich rzęsach i przekonać się, jaka będzie moja opinia na jego temat, czyli po prostu chcecie test na żywo, to
podzielcie się też w komentarzach. Na razie idzie nam bardzo dobrze, bo wszystkie produkty w tej parce dotychczas są bardzo super trafione. I następny produkt to jest coś kompletnie uroczego i właśnie takie miniaturki po prostu skradają moje serce. I jest to produkt z firmy Tony Moly, czyli takiej o uroczych opakowaniach, właśnie też azjatycka firma, z tego co kojarzę. I widziałam już takie pomadki z jakimiś kotkami. Nie byłam w Sephorze, nie widziałam tego na żywo jeszcze, ale jestem bardzo ciekawa. No i też w tej parce znalazł się balsam, który wygląda jak brzoskwinka, a przynajmniej ma wygląd jak brzoskwinka. Jest to mini brzoskwiniowy balsam do ust. Tutaj się odkręca opakowanie, ściągamy pokrywkę i mamy balsamik, który pachnie bardzo brzoskwiniowo. O, wiemy, jak to pachnie. Jak jadłyście kiedyś danonki, takie wiecie, małe jogurciki dla dzieci, to tam jest taki jogurcik o smaku brzoskwiniowym i to właśnie pachnie identycznie. Bardzo lubiłam i ten zapach, i smak. Także myślę, że też przyjemnie będziemy się używać balsamu. W parce znalazł się też krem z Clinique, a właściwie jest to filtr 30. Ja na co dzień filtrów nie używam. Właściwie wystarcza mi tylko to, co już jest w podkładzie, ale 30 do twarzy przyda mi się na pewno, kiedy będę jechała na wakacje, bo jak wyjeżdżam na wakacje i już się trochę opalę, i już jest taki moment, wiecie, że opalicie się i nie chcecie wyglądać jak kompletna skwarka i nie chcecie się opalać dalej, to właśnie ta 30 się jak najbardziej przyda. Jak oglądacie moje filmy w miarę regularnie, to na pewno kojarzycie, że ostatnio polubiłam się z gąbeczkami do aplikacji korektora. No to z tej samej rodziny jest produkt Blotylacji, bo to jest właśnie z firmy Beauty Blender, czyli tej, która produkuje tą oryginalną i najbardziej rozchwytywaną gąbeczkę do makijażu. Ale to nie jest gąbeczka do makijażu, to jest gąbeczka do matowienia twarzy i ściągania sebum. To wygląda jak taki śmieszny kompakt, widzicie, jest bardzo płaściutkie, z tyłu mamy wywietrznik nawet, żeby ta gąbeczka się nam tutaj nie spociła. Otwieramy i z jednej strony jest lusterko, a z drugiej strony znajdują się dwie płaściutkie gąbeczki. Śmieszne to jest. To wygląda rzeczywiście jak materiał z Beauty Blendera, ale mamy jej używać jak normalnie takiej bibułki matującej, czyli te większe partie na większe partie twarzy, a gdzieś tam jak potrzebujemy mniejszego, no to jest logiczne, prawda? Ciekawe. To jest taki gadżet trochę. Jeżeli używałyście tego Blenderacji, no to jestem mega ciekawa, jak się u Was sprawdza, czy rzeczywiście jest lepszy efekt niż po bibułce matującej, zwłaszcza jeżeli macie tłustą cerę, to dajcie znać, bo wydawałoby się, że taki produkt wielokrotnego użytku, czyli gąbeczka, którą możemy umyć, będzie służyć nam dłużej i być może będzie bardziej opłacalna. Ciekawe. I przy kolejnym produkcie znowu muszę to powtórzyć i to nie jest ściemnianie, naprawdę tak jest, że znowu chciałam tego użyć i byłam bardzo ciekawa. I jest to krem CC z firmy Herborian. Jak widzę, tu jest znowu jakaś koreańska firma. I to jest krem CC. I może niekoniecznie chciałam użyć tego, bo tej firmy nie znam, ale chodzi mi o takie produkty do twarzy, które w momencie, kiedy wyciągamy, które wychodzą z opakowania, są białe, a kiedy rozcieramy je na twarz, to czy pod wpływem ciepła, czy po prostu tego masowania, wypuszczają pigment i rzeczywiście wyrównują kolory cery. I to jest dla mnie taka trochę magia w buteleczce. Także no rewelacje, no jak na razie to ta paczka jest mega trafiona, także ukłony do zespołu Sephory. W paczce znajduje się również balsam, a właściwie nie balsam, tylko mleczko do ciała z firmy Biotherm. I jest to mleczko o bardzo wyraźnym, ale też zarazem delikatnym, cytrusowym zapachu. To jest coś pomiędzy mandarynką a pomarańczą. Bardzo fajny, przyjemny zapach, nie miałabym nic przeciwko temu, żeby tak pachnieć. No i to już na taką małą miniaturkę wcale nie wygląda, ale mam tutaj 100 ml, czyli do samolotu dalej nam wolno to wnieść. Dostałam też kilka produktów do włosów, z czego dwa używam już od jakiegoś czasu. Nie te z paczki, ale wiecie, że je używam, bo mówiłam o nich w ulubieńcach. I jest to gumka Invisibobble, a właściwie trzy gumki Invisibobble, te przezroczyste. Też ich używam, byli w ulubieńcach. Jest to ta szczotka Tangle Teaser i ta w wersji kompaktowej, przenośnej. Mam takie dwie szczotki. Oprócz tego, że mam dwie tradycyjne Tangle Teaser, to mam też dwie takie podróżne, która jedna jest w mojej torebce zawsze ze mną, a drugą właśnie zabieram do walizki, kiedy dziś jadę. Już i tak do tego przyzwyczaiłam, że już raczej nie wrócę do innych szczotek. Są wygodne, rzeczywiście nie ciągną tych włosów, kompaktowe, można rozczesywać nimi nawet mokre włosy. Jak dla mnie Tangle Teaser to rzeczywiście coś... Dlaczego wiecie, to zamieszanie na temat którego produktu rzeczywiście okazało się uzasadnione? No i jest też produkt z Bumble & Bumble, Self Infusion, czyli to jest taki spray do włosów, żeby uzyskać sea toast, czyli takie
wiecie, czesane morzem włosy, czyli takie beach waves. No i znowu, jeżeli oglądacie moje filmy regularnie, to na pewno też widzieliście, że nieraz pokazywałam ten płyn dwufazowy z Sephory, marki Sephora, bo bardzo go lubię. No to też dostałam tutaj coś do demakijażu i tym razem jest to żel micelarny. Mam wodę micelarną w Sephory, którą też bardzo lubię, ale żelu jeszcze nie używałam. I to jest do zmywania normalnie całej twarzy, oczu oraz ust. Ciekawe, czy będzie zmywało również makijaż wodoodporny. I mamy tutaj pojemność 50 ml, czyli też dalej przyjazna do samolotu. No i kolejna miniaturka makijażowa. Jest to puder HD z Make Up For Ever. Ja miałam już taką mini miniaturkę, która dosłownie jest takiej wielkości. A tutaj mamy 4 gramy. Ja też ogólnie bardzo lubię miniaturki produktów makijażowych, właśnie takich jak na przykład jak puder czy podkłady, bo w większości są to produkty w opakowaniach, które możemy wykorzystać jeszcze raz. A jeżeli są to jakieś kosmetyki, które lubimy, no to możemy sobie po prostu przełożyć mniejszą ilość do tego opakowania i wiemy, co tam w środku się znajduje. I na przykład z kremami pod oczy też bardzo fajnie jest przełożyć ten, który mamy do miniaturki po tym. Także takie miniaturki do mnie mają same zalety. I może jakąś wielką maniaczką zapachów nie jestem, bo też bardzo rzadko na moim kanale o perfumach słyszycie. Ale faktem jest, że mam swoje 3 ulubione perfumy, 3 ulubione zapachy, które bardzo lubię ze sobą zabierać w podróż. I do tej pory zabierałam tylko 2, bo miałam do tej pory tylko 2 atomizery, a w tej paczce znajduje się właśnie dla mnie 3 atomizer, czyli też coś z produktów Sephora Beauty to Go. I to jest taki przenośny atomizer, do którego pompujemy lub wlewamy perfumy, zabieramy ze sobą, nie musimy się martwić, jak się nam buteleczka zepsuje, wyleje, nie wiem, że za duża butelka, bo nie możemy jej na przykład przez odprawę zabrać ze sobą samolotową. I to jest moje 3 opakowanie, tak jak powiedziałam, bo mam 3 ulubione zapachy, czyli Bottega Veneta perfumy. To jest Daisy Oh So Fresh, ten oryginalny zapach, no i Chloe, też perfumy i to są moje 3 ukochane zapachy. Często pytacie, jakie perfumy lubię, to są te 3. W pudle zostały jeszcze 4 rzeczy i po pierwsze są to 3 kosmetyczki, takie z tworzywa, zapinane na zatrzask. I bardzo podoba mi się zapach tych właśnie kosmetyczek. Jeżeli wychowywałyście się w latach 90., to pewnie będziecie wiedziały, o co mi chodzi. Kiedyś były bardzo modne takie torby, chyba wielkości A4, ze smerfami, właśnie takiego sztucznego tworzywa. Ja miałam białe ze smerfami i one właśnie pachniały w ten sam sposób. Ja wiem, że to jest głupie, no ale tak mi się kojarzą właśnie z dzieciństwem. Ja zawsze lubiłam zapach tego tworzywa, tych toreb, także bardzo przyjemnie będzie mi się używało tych kosmetyczek. Zwłaszcza, że one są, słuchajcie, dość duże. Myślę, że tutaj się spokojnie cały makijaż na dzień, tam wiecie, może nie tyle na dzień, ale właśnie na wyjazd, spokojnie zmieści. Zwłaszcza, jeżeli będziemy używać miniaturek. A to, co wam pokażę na koniec, to jest chyba mój absolutny faworyt ze wszystkich produktów, które dzisiaj dostałam. Dlatego chciałam pokazać go na koniec, bo zawsze najlepsze zostawiamy na koniec. I jest to taka mini kosmetyczusia. To jest coś tak maleńkiego, że właśnie wielkości przeważnie tych przenośnych lusterek, takich do torebki. I tutaj mamy SOS Beauty Kit właśnie marki Sephora. I co się tutaj znajduje? Tutaj mamy 2 gumki do włosów, które zawsze giną. Nie wiem, co się z nimi dzieje, zawsze giną. Mamy 2 chusteczki do zmywania makijażu oczu, 2 chusteczki nasączone płynem do zmywania lakieru do paznokci, pęsetka, pilniczek do paznokci oraz właśnie lusterko. Wszystko zamknięte w takiej przeuroczej kosmetyczce, którą na pewno muszę wykorzystać do czegoś. No i to już wszystko, co dostałam w paczce od Sephory właśnie z produktami z linii Beauty to Go, czyli uroda na wynos, możemy tak to nazwać. Takie produkty właśnie z Beauty to Go, z tych miniaturek, znajdziecie zawsze przy kasach w Sephorze. No a teraz przejdźmy już do ogłoszenia konkursu, bo ja jestem nim bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że wy też będziecie. I nie mogę się doczekać, aż ktoś go w końcu wygra. A żeby wziąć udział w konkursie, trzeba po pierwsze przeczytać regulamin, który znajduje się w opisie pod filmem. Tam też poznacie wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, co trzeba zrobić, kiedy wygrywacie i wszystko, co musicie wiedzieć. Zachęcam do przeczytania regulaminu, bo biorąc udział w konkursie, od razu się na ten regulamin zgadzacie. Ale tak powiedzmy bardziej ogólnikowo, wygrywa 6 osób, 5 osób wygrywa zestaw miniatur, a ta jedna jedyna wygrywa jakby metamorfozę spod mojego pędzla
którą wykonam osobiście w perfumerii Sephora w Warszawie 19 czerwca. Także czasu jest niewiele, zachęcam do wzięcia udziału. Tak jak powiedziałam, wszystkie szczegóły znajdują się w opisie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś jest niejasne, to zadajcie pytania oczywiście w komentarzach, ja na te pytania odpowiem. Ja się nie mogę doczekać, aż będę oglądała Wasze zdjęcia, bo do tego konkursu potrzebne jest też konto na Instagramie, bo na Instagramie właśnie zdjęcia będziecie publikować. Ale wszystko jest w opisie. Jak widać, naprawdę jestem podekscytowana tym konkursem. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i ogólnie Holam się spodobał i pomysł konkursu, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!